Około 20 dzieci przyszło w tym roku na świat w ostrzeszowskim szpitalu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie doszło do reaktywacji oddziału ginekologiczno-położniczego. Nowy zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych zapowiada dokładanie starań, by porodów systematycznie przybywało, a przyszłe mamy czuły się bezpiecznie i komfortowo. Przerwa w funkcjonowaniu oddziału trwała ponad 2 miesiące. Rozpoczęła się w październiku 2020 roku, a zakończyła 1 stycznia 2021. Przyczyniło się do tego przekształcenie szpitala w covidowy oraz odejście kluczowych lekarzy, Bożeny Skibińskiej i Adama Kapicy. W pełni uzasadnione wydawały się wówczas obawy, że jeszcze długo trzeba będzie czekać na kolejny poród. Tymczasem stało się to możliwe nadspodziewanie szybko. Myślę, że to pewien zbieg okoliczności się na to złożył. Myśmy pracowali w zespole zgranym w szpitalu na Dolnym Śląsku, szpitalu w Strzelinie. Szpital ten był przekształcony w szpital covidowy, a jednocześnie tam zmienił się właściciel. No generalnie szpital też widmo likwidacji było przed tym szpitalem stało, więc można powiedzieć, że nasza praca tam się skończyła i byliśmy w poszukiwaniu jako zespół jakiegoś nowego miejsca, gdzie moglibyśmy dalej się spełniać. No i nadarzyła się ta okazja. Jak się okazuje, nowy kierownik przed około 8 laty miał okazję pracować na ostrzeszowskim oddziale, zarządzanym wówczas przez Bożenę Skibińską i ma dobre wspomnienia związane z tym okresem. Jak się trafiła oferta, to powiedziałem, czemu nie. No, jeżeli ja się zdecydowałem, to i lekarze, którzy do tej pory ze mną współpracowali i w jakiś tam sposób mi ufali, to też dali się namówić. Dojazd z Wrocławia, ponieważ większość lekarzy to są lekarze wrocławscy, i jest bardzo dobry. Znaczenie miał też fakt, że Tomasz Żołnierczyk miał w przeszłości okazję współpracować z nową prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, Magdaleną Puziewicz-Karpiak. Zastaliśmy oddział w stanie wspaniałym, zadbany, w zasadzie dobrze wyposażony. No więc było nam łatwiej podjąć decyzję i łatwiej, i pewnie łatwiej wystartować. Oczywiście teraz kwestia poznania rynku, poznania pacjentek, no i wzajemnie zyskania zaufania ze strony tych pacjentek, to wymaga czasu. Kierownik ostrzeszowskiej ginekologii deklaruje, że wraz ze swoimi współpracownikami zrobi wszystko, by na zaufanie przyszłych mam sobie zasłużyć poprzez jakość świadczonej opieki i systematyczne poszerzanie oferty medycznej. Zamierzamy tutaj wykonywać szereg operacji ginekologicznych, położniczych. Nastawiamy się na zabiegi wykonywane głównie techniką małoinwazyjną. Będziemy głównie operować laparoskopowo. Także liczymy na to, że pacjentki zyskają, na tym będzie krótsza hospitalizacja, szybciej będą dochodzić do siebie po operacjach. Oddział się dosprzętawia. Dyrekcja szpitala wraz z panem starostą tutaj duży wysiłek wkładają w to, żebyśmy mogli pracować na dobrym sprzęcie i w dobrych warunkach. Zresztą oddział jest bardzo ładny. No, mamy tutaj bardzo ładne, wyremontowane sale porodowe. To też, mam nadzieję, docenią pacjentki. No oczywiście mamy bardzo doświadczone położne. My jako lekarze też na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby panie się tu czuły bezpiecznie i komfortowo. Tym, co ma pomóc w odpowiednim przygotowaniu się do wydania na świat małego człowieka, jest szkoła rodzenia. Jest to zwykle 6 spotkań. Tutaj panie mają przede wszystkim możliwość poznania bliżej personelu, bo są to położne głównie z sali porodowej, panie prowadzące te zajęcia, ale jest również spotkanie z lekarzem pediatrą, z lekarzem ginekologiem, z panią z Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Takie profesjonalne zajęcia z pierwszej pomocy u noworodka prowadzi ratownik medyczny pracujący w tutejszym szpitalu. I staramy się jeszcze zaangażować tutaj okoliczne jakieś panie, które są związane może nie bezpośrednio z porodem, ale panie fizjoterapeutki, które przygotowują do porodu fizycznie, czy panie od chustonoszenia, które uczą, mamy praktycznej takiej opieki też nad noszeniem noworodka. Także zapraszamy panie do udziału w tych zajęciach.
W planach są też drzwi otwarte oddziału, ale to oczywiście dopiero, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. Kolejny priorytet to stworzenie w jak najkrótszym czasie możliwości stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego. Oponowe pacjentki też się dopytują, my również jesteśmy właśnie ciekawe tych porodów w znieczuleniu zewnątrzoponowym, doszkalamy się na ten temat, żeby jak najlepiej taki poród poprowadzić. Jest to oczywiście trudny temat, bo wymaga zaangażowania nie tylko tutaj ekipy ginekologicznej, ale także zespołu anestezjologicznego. Czynione są też starania zmierzające do pozyskania kontraktu z NFZ na uruchomienie być może jeszcze w tym roku przyszpitalnej poradni ginekologicznej. Tak, w ten sposób moglibyśmy prowadzić ciążę naszym pacjentkom. Pacjentki mogłyby nas poznać. No i mamy nadzieję, że te starania się okażą owocne i ta poradnia w niedługim czasie będzie funkcjonować. Kierownictwo i cała kadra oddziału liczy na to, że realizacja wszystkich wspomnianych zamierzeń przełoży się na wzrost liczby porodów. Zdaniem naszych rozmówców optymalnie powinno ich być około 1000 w skali roku.